W Raciborzu wielu kandydatów do Europarlamentu decyduje się na zupełnie inny rodzaj kampanii, głównie takiej billboardowej. Tadeusz Cymański, Marek Migalski, Bolesław Piecha. Pan wybrał inną metodę, bezpośredni kontakt z wyborcami. Uważa pan, że ona jest skuteczniejsza? Co pan ceni w tej metodzie? Billboardy i tak zwane outdoor, czyli billboardy i plakaty nie mówią nic. No bo niech pan zobaczy, to jest nazwisko, które jest bardziej bądź mniej rozpoznawalne. I jakieś hasło, no... Biorę pierwsze z brzegu, stawiam na doświadczenia rodzaju mi serce. Przepraszam, ale to nic nie mówi. Wątpię, żeby to kogokolwiek przekonywało, poza już przekonanymi, i żeby pełniło inną rolę niż tylko utwierdzanie w dokonanych raz wyborach. Nasza koncepcja jest taka, żeby rozmawiać z ludźmi, żeby mówić o rzeczywistych problemach związanych z wyborami europejskimi. Wszyscy narzekają na to, że ta kampania jest mało merytoryczna, że mało się mówi o Europie, ale z drugiej strony, kiedy my o Europie mówimy, a to nie budzi to tak wielkiego zainteresowania mediów, no budzi zainteresowanie tylko wtedy, kiedy ktoś się wyróżnia. Tak? Każdy celebryta, który nie rozumie Unii Europejskiej, czy nie zna języków, to są 2% wyrzucone przez okno naszej siły. Na Śląsku jest to istotne, jesteśmy gigantycznym województwem, ludnościowo największym w kraju, a mandatów możemy mieć 6, 5, może 7, nie wiadomo. Czyli każdy mandat stracony tutaj to jest 20% naszego potencjału. To nie jest to. Początki pana działalności wiążą się z Solidarnością, tak. Potem był KPN. Odwrotnie. Odwrotnie, bo byłem sobie dzieciakiem, miałem 16 lat, ja mam to dla chłopaka, który ma 16 lat, jakakolwiek działalność podziemna, konspiracyjna jest po prostu niebezpieczną, ale także wspaniałą przygodą. Sprawy ideowe, no KPN wówczas to była konfederacja rzeczywiście, bo tam byli ludzie od sasa do lasa. Spotykałem później moich kolegów z KPN i na skrajnej prawicy, i także na skrajnej lewicy, w czwartej międzynarodówce, wiązowskiści, po roku 89. No to czy nie miało znaczenia specjalnie, jaki był kolor ideowy ówczesnego KPN, tylko raczej to, że była to jedna z możliwości zmieniania Polski. Czyli było to naiwne, dziecinne jeszcze wtedy niewiele wiedziałem, też dopiero po 90 roku dowiadywaliśmy się, jakimi ludźmi byliśmy otoczeni, przynajmniej częściowo w KPN-ie, ale jest długa historia. Solidarność, ja nie byłem nigdy związkowcem, to już tych, ale wszyscy wiemy, że Solidarność odgrywała rolę siły politycznej, jakby partii politycznej, która działała w przebraniu Związku Zawodowego. Taka była siła Solidarności i przed stanem wojennym, i Solidarności zaraz po stanie wojennym, tyle że w demokratycznej Polsce oczywiście życie nie mogło się realizować już w politycznym związku zawodowym, tylko w partiach politycznych, przy czym ten okres flirtu z Solidarnością był już nie krótki. I nie dałem panu dokończyć pytania, super. Chciałem właśnie spytać o, czy to się, te zmiany wiązały się z ewolucją poglądów. Czy uważa pan, że ten wyborca, który głosował na pana, kiedy był pan członkiem Unii Demokratycznej, a dzisiaj jest pan członkiem twojego ruchu, partii, która wielu wyborcom kojarzy się mimo wszystko z politycznym show. Czy to jest ten sam wyborca? Czy pan... Dwa pytania w jedno. Tak. Po pierwsze, ewolucja poglądów zawsze następuje. Człowiek, który twierdzi, że nie zmienia poglądów, znaczy niczego się nie uczy. Każdego dnia uczymy się nowych rzeczy, poznajemy nowe rzeczy, konfrontujemy się z poglądami innych i siłą rzeczy zmieniamy poglądy. O politycznym show. Tak, to prawda. Janusz Palikot nie miałby szansy zbudowania formacji, gdyby nie polityczny show. Ale za tego Janusza Palikota, który budował formację, przyciągał zainteresowanie, bo ten show robił, wychodzi poważny przywódca. Myślę, że teraz jest dla Janusza bardzo ważny czas, żeby pokazać, że to, co było narzędziem, nie jest treścią jego polityki. Bo to jest człowiek, który ma do zaproponowania program poważny. Można z nim dyskutować, ale nie można już go ograniczać tylko do show. Janusz mówi o gospodarce. Janusz mówi bardzo poważnie o kwestii zagranicznej i w tej materii jest jednym w tej chwili sprawdziły przywódców. Na opozycji nie ma, w opozycji nie ma nikogo innego, kto potrafiłby definiować interesy Polski i w Europie i poza nią w sposób tak klarowny, jednoznaczny jak Janusz Palikot. To mnie do niego bardzo przyciąga. I sądzę, że tutaj Janusz zresztą też bardzo często podkreśla swoje przywiązanie do tego samego świata wartości, z którego ja się wywodzę. Bo jak pan posłucha jego wystąpień publicznych, to poważnie. To bardzo często odwołuje się do tradycji dawnej Unii Wolności, do myśli Bronisława Geremka Europejskiej, do myśli społeczna Jacka Kuronia. To jest mi oczywiście bardzo blisko, bo są dwie postacie, z którymi byłem najbliżej związany i których swój ułomny i nieporadny sposób próbuję być kontrolatorem. Więc poglądy oczywiście ewoluują każdego dnia. Pańskie też, moje też, wszystkich tu siedzących. Świat wartości u nas nie. Świat wartości nie. Trudno mi wyobrazić sobie, że byłbym kimś takim jak
Michał Kamiński to wczoraj był w PiS-ie, gdzie był w Platformie. No to jest przesiadka po prostu z dwóch pociągów, które z wielką szybkością jadą w dwie przeciwne strony. Ale to już jest jego problem. Mówi nie. Także nie czuję tutaj dyskomfortu. Przeciwnie, sądzę, że moją rolą w tej koalicji jest przekonać wielu ludzi, którzy nie mają na kogo głosować. Jeżeli głosują na Platformę, to głosują z poczuciem, że to już nie jest to samo. Do tego, że ten świat wartości nie przestał istnieć, nie przestał być ważny. Są ludzie, którzy są gotowi jeszcze go promować i wspierać. Tyle, że już w innej formie, bo czasy się zmieniły. Dzisiejsze media stawiają też politykom wymagania niełatwe do spełnienia.